To włączyłam nagrywanie, więc dzień dobry Ci Sylwio na Twojej sesji. Dzień dobry, Ewelinko. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy Cię. Opowiadaj, Sylwio. Ja mam punkty przygotowane, no. Takie tylko krótkie. No. Więc pierwsze to mam, że relacje z mężczyznami nie są ułożone, czyli po prostu nie mam rodziny. Drugie, mam bardzo duże bóle przy menstruacji i to takie, że ja mogę mdleć i do szpitala jechać. Mhm. Także na proszkach cały czas mam I proszki. Tak całe życie masz? Od kiedy zaczęły ci się miesiączki, czy od jakiegoś momentu? Od kiedy przyjechałam do Wielkiej Brytanii. Aha, w czyli Polsce ile tego lat? Nie miałam. Ile lat? 14. Od 14 lat. Jakby one się zwiększały i to zależy, tego ja nie mogę określić kiedy. Ja muszę być po prostu blisko domu. Trzecie, to może taki śmieszny, bo praca, że brak pomocy od kogokolwiek, ja wszystko sama muszę się nauczyć, a dopiero jak się nauczę, to jakby wszyscy wtedy pytają, a nie mam tej takiej ręki, że zrób A, B, C, D, czyli ja sama praktycznie do tego cały czas muszę dochodzić. Nieważne w której pracy, ale tak zawsze jest. A w życiu prosisz o pomoc? Czy to jest tylko w domenie zawodowej, czy w całym życiu masz tak, że Zosia Samosia? Zosia Samosia w całym Zosia życiu. Samosia. I tutaj mam czwarty, mam, że plama na oku mi wyskoczyła, mama mi opowiadała, jak miałam 3 lata i była u lekarzy i wszystko z początku. Ja widzę normalnie, tylko jakby chciałam się dowiedzieć, skąd Na ona się prawym. Tam pojawiła. Na prawym, tak. Mhm. Piąte, wstręt do alkoholików. A ktoś w rodzinie z dzieciństwa kogoś pamiętasz? Tak, pamiętam mojej babci brata rodzonego i od niego się zaczęło. Po prostu on mi nic nie zrobił. On był zawsze miły, ale ja jakoś ten i od tej pory jakoś tak to się toczy, że do wszystkich. Teraz już nie zwracam uwagi, bo chyba jestem stara już, ale wcześniej to jakoś tak nie. Szóste mam, że też, czy to może od komputera napisałam, że jako jedyna noszę z rodziny okulary. Nikt nie nosi, tylko ja. Siódmy jest bardzo ciekawy, dlatego że ja mam strasznie dużo energii. Ja jakbym była cały czas naładowana albo miałabym jakiś akumulator. Jedynym wyjątkiem, kiedy jej nie mam, to jak mam okres, bo muszę leżeć, nie jestem w stanie nawet chodzić. I jak jestem chora, tylko że rzadko tam mam jakieś grypy, więc po prostu ja jestem cały czas naładowana. Zresztą widzicie, że ja non-stop mam tyle energii. Ósme mam brak relacji z bratem. To jest w ogóle nie mamy. On po prostu jakby, nie wiem, znienawidził mnie. Nie mam pojęcia, jest ciężko jakby dojść do tego, więc nie wchodzę, staram się nie przeszkadzać. Ale w dzieciństwie też nie bawiliście się razem? Nie. Moja mama mówiła, że on po prostu nie chciał mieć siostry. I od początku był bardzo dla mnie taki oschły i w ogóle. I później jakby wyprowadził się z domu i powiedział, że on nie ma siostry do mnie, a ja nic nie zrobiłam mu w sumie nawet. Więc jakby nie ma w ogóle tych relacji, a brat jest ile? 6 lat starszy, więc ma 42. Sny non-stop. To u mnie jest chyba życie, to ja cały czas śnię. Natomiast od sesji było, jak się umówiłam, to sny miałam bardzo dziwne i to takie ciężkie, że potrafił na przykład wiatr mnie gonić i powiedział, że on mnie chce tylko, że jak ja nie pójdę z tym wiatrem, wiem, że to śmiesznie brzmi, nie. To wszyscy Dla was ludzie to zginą. Nie brzmi śmiesznie. Tak, że, ale ja słyszałam później drugiej nocy, bo że on pukał do mnie przez okno. Cały i czas mnie, ten wiatr. Cały czas ten wiatr i czy ja jestem gotowa, więc ja mówię, że odejdź stąd. Za chwilę no, znowu jakiś. Za chwilę znowu ten wiatr, jakby taką siłę czułam, że to idzie po mnie i ja wiem, że cały czas trzymałam rękę na sercu i cały czas się modliłam i w pewnym momencie był jakiś człowiek z głową takiego jakby kruka, ale on się mnie nie bał i tej modlitwy się mojej nie bał. Bardzo dziwne sny, później jakieś skrzydła mi takie duże wyrosły i że ja komuś pomagałam i tyle energii straciłam, że ja na drugi dzień ja nie byłam w stanie pracować. Ja siedziałam i dosłownie jak mi cała energia zeszła, tylko że chciałam pomóc. I ta wielkość skrzydeł była taka, jakby miały z 15 metrów. I ostatnio mam tylko problemy z żołądkiem, ale to doszłam w zeszłym tygodniu, że
To jest chyba powiązane z nerwami, bo jak ja mam sytuację stresową, to automatycznie żołądek mnie ściska Jasne. i szyja, jakbym nie mogła powiedzieć, jakby ten głos mi uciekał, zanikał. Uwiązł. Tak. I to wszystko. Dobrze, to ułóż się wygodnie, a ja sobie tutaj dokończę pisać. Dobrze. No i teraz musimy sobie ponastawiać kamerkę, bo widzę ścianę i kanapę. Ok. Dobra, i jeszcze tak, żeby główka była bardziej na środku, dobra? Tak na wszelki wypadek, bo moja nagrywarka to tak lubi sobie wyśrodkować Dobrze, wszystko. robimy. To, o, super. Dobra. I teraz znajdź sobie bardzo wygodną pozycję, posprawdzaj, czy dobrze leżysz, czy coś trzeba poprawić. Już jest dobrze. Już jest dobrze. Super. No to zamknij już oczy. Poczuj, jak ciało sobie wygodnie leży na kanapie. I zacznijmy od oddechów. Jak sobie bierzesz wdech, to pozwól, żeby to powietrze wypełniło cię całą od wewnątrz. Od czubka głowy po koniuszki palców u rąk i stóp. I to powietrze jest ciepłe, rozluźniające. Jest jak wewnętrzny kompres. I czujesz, jak się cała rozluźniasz przy każdym wdechu. Jest ci bardzo błogo w twoim ciele. A jeszcze do tego wspomagasz się swoim oddechem, bo kiedy wydychasz powietrze, pozwalasz mu z siebie wszystko zabrać. I razem z wydechami odrywają się od ciebie, oddalają wszelkie napięcia, myśli, troski. Z każdym wydechem czujesz, jak robisz się coraz bardziej przyjemnie pusta. Już nic nie zaprząta twojego ciała, twojego umysłu. I masz poczucie, jakbyś już nie nosiła ciężaru swojego ciała, tylko sobie dryfowała na swojej kanapie i ogarnia cię błogość w całym ciele. I teraz powolutku policzę od 10 do 1 i z każdą cyfrą poszczególna partia ciała będzie się rozluźniać jeszcze bardziej i zapadać w taki spokojny letarg, głębiej, głębiej. Czujesz, jak rozluźniają się podeszwy twoich stóp i już robi ci się błogo w całych stopach. Czujesz, jak robią się przyjemnie ciężkie, jakby sobie zasypiały w tej błogości i swobodnie sobie opadają. Osiem, przepraszam, 9. To uczucie błogości przenika twoje kostki. I czujesz, jak ogarnia twoje łydki i kolenie aż do kolan. I to samo dzieje się już z całą dolną częścią twoich nóg. Spokojnie odpływają sobie w ten błogi, nazwijmy to sen. Cudowne uczucie błogości ogarnia twoje kolana, przenika je. Czujesz, jak rozluźniają się twoje stawy kolanowe. I teraz już to uczucie rozlewa się po całych twoich udach. I teraz już całe twoje nogi pogrążone są w tej błogości. Rozluźnione, spokojne. Przyjemnie ciężkie.
Czujesz, jak twoje biodra rozciągają się, rozluźniają, jakby się poszerzały. Czujesz, jakbyś miała tam więcej przestrzeni. I już całe twoje podbrzusze jest rozluźnione, błogie, przyjemnie ciężkie, zapadające. I ono również osiąga ten stan błogiego letargu. To uczucie błogości spod brzusza rozlewa się na całą jamę brzuszną i czujesz, jak po kolei wszystkie organy wewnętrzne rozluźniają się. Czujesz relaks w swoim brzuchu, błogość, tę przyjemną, usypiającą twoje ciało ciężkość. Jest ci dobrze w twoim podbrzuszu i w twoim brzuchu. Ten błogostan ogarnia już twoją klatkę piersiową i czujesz, jak ona przyjemnie się rozszerza, rozluźnia. Robi ci się więcej przestrzeni na błogi oddech. I czujesz, jak wyrównuje się i wycisza rytm twojego bicia serca i rytm twojego oddechu. Cała twoja klatka piersiowa jest spokojna, wyciszona, zrelaksowana. A teraz rozluźnia się cały kręgosłup. Czujesz, jakby się wyciągał, przeciągał. I razem z nim rozluźniają się całe plecy. I teraz już twój tułów w całości ogarnięty jest tym błogostanem. I masz poczucie, jakby sobie przyjemnie zasypiał. Rozluźniają się teraz twoje barki, ramiona, przedramiona i dłonie. I też masz takie uczucie, jakby się swobodnie wyciągały, przeciągały. I ogarnia je taki błogi letarg. I czujesz, jak sobie zapadają swobodnie. To uczucie błogości ogarnia twój kark. Rozluźniają się wszystkie mięśnie twojego karku. A za nim rozluźnia się cała szyja i głowa. Czujesz, jak twoja głowa robi się przyjemnie pusta, przyjemnie ciężka i jak opada swobodnie w poduszki. Błoga. Całe ciało wyciszone, spokojne, zrelaksowane, błogie,
Całkowicie oderwało się już od wymiaru rzeczywistego i zaparło w taki przyjemny letarg. Jest ci dobrze, przyjemnie, teraz przez chwilę pobądź sobie w tej błogości. Poczuj ją w całym ciele. A teraz, Sylwio, policzę od 1 do 3. Na 3 twoja podświadomość zabierze cię do jakiegoś miejsca, momentu, wspomnienia, snu. Ona wie, dokąd cię zabrać, więc na 3 znajdziesz się tam. Raz, dwa. Pierwsze przebłyski, pierwsze myśli, pierwsze skojarzenia. Gdzie jesteś, Sylwio? Tylko widzę same, to znaczy takie kolory dziwne, ale... Jakie to są kolory? Wymienię. Jakie kolory widzisz? Fioletowy, jakby taki pomarańczowy, ale... Tak jakby nigdzie nie jestem. Masz poczucie, że nigdzie nie jesteś. Nie. I kiedy widzisz te kolory fioletowy, pomarańczowy, to jakie wzbudzają one emocje w tobie, odczucia? Przyjemne, nieprzyjemne, jakie? Opowiedz. Nic. Nic. Ja tak jakby jestem zrelaksowana, ale ten mózg cały czas mi pracuje. Dobrze. W porządku, niech sobie pracuje. Taka jego rola w naszej głowie, żeby sobie pracował, żeby wszystko nadzorował. Ale pomimo to, że on sobie pracuje, pójdziemy w bardzo konkretne miejsce i pójdziesz tam, znajdziesz się tam na 3. A znajdziesz się w swoim śnie, o tym wietrze. Ale znajdziesz się tak, jakbyś siebie obserwowała. Słucham, coś chciałaś powiedzieć? Jakby ja nie mogę... Ja jestem zrelaksowana, ale tak jakby cały czas obudzona. No tak, ja wiem, bo taka jest forma tej hipnozy. My nie chcemy cię wprowadzić w żaden stan katatonii. Będziesz wszystko słyszeć, czuć. Ale chcę, żebyś zabrała mnie teraz do tego snu. Do tego snu o wietrze. Na 3 raz. 2, 3. Już tam jesteś. Nie. Nie jest, nie. Nie. Dobrze. To Sylwia, zostawimy cię na chwilę, tak, żebyś sobie leżała, dobra? Dobrze. Ja zacznę pracować z Ewelinką. A kiedy, gdyby albo kiedy pojawią się jakieś obrazy, odczucia, to nam przerwij, dobra? Dobrze. Okej. Okay. Ewelinko, jesteś? Jestem. Powiedz mi, czy jesteś połączona z Sylwią? Czy ją widzisz? Widzę ją, ale jakby była za jakąś kleksą. I ciągle pojawiają mi się takie kolorowe obrazy. Jak Sylwia mówiła, że fioletowy z pomarańczowym, to ja zobaczyłam fioletową, różową, taką farbę, która się tak wylewa. I teraz widzę takie jakieś, nie wiem, taka pleksa, jakby też, też takie jakieś kolory dziwne, jakby ktoś ją zamalował. Ta pleksa otacza ją z każdej strony, czy tylko z jednej? Z każdej? Z każdej, więc jest w jakimś pojemniku z pleksy. Tak. Więc na 3 znajdziesz się tuż przed nią. Tobie ta pleksa w niczym nie przeszkadza, po prostu wskoczysz przed nią. 1, 2 i 3. Jaka jest różnica na zewnątrz tej pleksy, a wewnątrz przy Sylwii? Różnica jest taka, że Sylwia jest tutaj taka szczuplutka, wyssana. A ty co czujesz? Co poczułaś, kiedy
przeniosłaś się do wnętrza tej plexy. Ona się przestraszyła. Ty co czujesz? Co ja poczułam? No. Jakąś to różnicę poczułaś? Ograniczona poczułaś? Przestrzeń. Ograniczenie. Tak jakby mnie było, jakby było mniej powietrza. Można tak powiedzieć. Bardziej klaustrofobicznie. Tak? Jest przytłaczająca ta przestrzeń. Jest taka kopuła na górze też zrobiona. Dobrze. Chciałam tylko wiedzieć, jakie to są wrażenia, kiedy jest się w środku. Teraz się z nich otrzepiesz. To na ciebie nie działa. Ta sytuacja, ta pleksa, to miejsce cię nie dotyczy. Przywróć sobie swoje częstotliwości. I teraz już spójrz Sylwii w oczy i powiedz mi, czy to jest nasza Sylwia, czy ją rozpoznajesz? Tak. A Sylwia rozpoznaje nas? Jest świadoma, dlaczego w tym momencie znalazłyśmy się w jej przestrzeni energetycznej. Tak. Zapytaj ją. Dlaczego? Dlaczego nas zawołała? Po co? Ponieważ przez 4 żywoty próbowała się otrzepać z tego wszystkiego, to ją przytłacza i ona jest coraz bardziej smutna. Jest w swoim ciele fizycznym. Tak czy nie? W nogach, na pewno. Tylko w nogach? I próbuje się wypełniać. Jej ciało fizyczne powiedziało nam, że ma wręcz nadatek energii. Skąd w jej ciele fizycznym tyle energii? Skoro to ona jest naturalny stan. To jest jej naturalny stan. Zobacz, skąd taka różnica, że ta Sylwia subtelna jest przytłoczona, wychudzona, a Sylwia fizyczna ma dużo energii. Ona odkryła jakiś sekret produkcji energii przez ciało fizyczne. Ruch powoduje jeszcze więcej energii. To tak działa, ale ogólnie pierwsze, co się pojawiło, jak zaczęła się to pytać, to, że ona po prostu jest taka energetyczna. Jest energetyczna. I mogłaby mieć jeszcze więcej tej energii. Powiedz mi, jak ją widzisz tam w środku. Ona jest wymalowana tymi farbami. Ma takie kółeczka, ale to są chyba implanty, tak mi się wydaje. Tylko to ma formę takich kolorów. Jest przytłoczona, jest smutna z powodu tego, że próbowała zrobić diagnostykę i jakby się zakopała w tej kreacji, że to jest takie skomplikowane, że ona tego nie odkryje, że tam tyle tych kabelków, podłączeń. I tak jakby wpadła w taką lekką depresję z powodu tego. Tak to odczuwam. A czego by chciała? Czego chce dla siebie? Po co nas wezwała? No, powiedziała prosto, wrócić do domu. Wrócić do domu. A co to jest dom? Gdzie jest dom? Jej prawdziwa forma ciała energetycznego. Aha, więc teraz nie ma swojej prawdziwej formy? Nie. Nie ma. Dobra. Zostawisz mnie z nią na chwilę? Mogę porozmawiać z Sylwią? Tak. Zostaw mnie z nią. Hej, Sylwio. Witaj. Jak się czujesz? 3 godziny jeszcze bardziej jestem unieruchomiona w tej kreacji. Świetnie. Zobacz, co cię unieruchamia od 3 godzin. Te kolory toczą, tak farba toczą. Te kolory. Ta farba cię unieruchamia. Okej. Powiedz mi, czy jesteś w tej pleksji całe to życie? Tak. W tym miejscu? Całe to życie. Jak to, że jesteś tam zamknięta, wpływa na to wcielenie, na obecne wcielenie Sylwii? Odsuwam się. Od czego się odsuwasz? Nie realizuję się, odsuwam się od życia fizycznego. Odciąga mnie to od realizacji funkcji, naturalnych funkcji organizmu ludzkiego nad badaniem takim wewnętrznym moich własnych możliwości, nad rozwojem po prostu. To prawda, że coś cię ostatnio zdeprymowało, że twoja własna próba wyzwolenia się z tego wszystkiego cię jeszcze bardziej zdeprymowała? Mm.
nie jestem zniechęcona tą pracą, Nie jesteś ale zniechęcona? jestem bardziej przytłoczona. Bardziej przytłoczona, więc cofnijmy się w czasie, kiedy podejmowałaś te próby i zobacz, jakbyś na ekranie oglądała. Co się takiego wydarzyło? Poruszam się. Mam w swojej taką iskrę taką, że ja to zrobię. Poruszam się po tym. Zmniejszyłam się i poruszam się po ściankach tej plexi. Jestem w stanie po prostu zbadać wszystko, wsadzić we wszystko rękę w siebie, w tą plexę. I robisz to? Badasz Prawie, że wszystko? wyszłam stamtąd, tak, ale najpierw chciałam zbadać. I coś takiego stało, że nie wyszłaś. Zobacz, możesz sobie patrzeć z góry, z boku, z dołu, skąd chcesz, możesz wszystko zbadać. Dlaczego jednak nie wyszłaś? Co się wydarzyło? Przyśnił mi się sen i z tych kolorów wyszły obce istoty. I później było coś takiego, że nie wiem, w ich obecności powiększyłam się do maksymalnych rozmiarów i stanęłam. I od tamtej pory tak stoję. Okej, tutaj się na chwilę zatrzymamy. Chcę o coś zapytać twoje ciało fizyczne. Sylwia fizyczna, powiedz mi, co czułaś, kiedy teraz siebie słyszałaś? Że to jest wszystko prawda. Jak Bilenka, Ewelinka wychodziła z tej peksy, tak jakby tak mi zaczęły oczy drgać, że nie byłam w stanie utrzymać ich i takie straszne białe światło było. Ale to jest wszystko prawda. Ja się tak czuję w 200%. Dobra, a zamknij na chwilkę oczka. Zadam ci jedno pytanie i chcę, żebyś mi odpowiedziała pierwszym, co ci przyjdzie do głowy. Czym jest wiatr? Złem. Złem. Okej, dzięki. Ewelinko, przepraszam. Sylwio, subtelna. Jesteś? Tak. Słyszałaś swoje ciało fizyczne? Tak. Co poczułaś? Przyciąganie. Czego przyciąganie? Co przyciąga? Chcę być tam. Chcesz być w swoim ciele. Cudownie. Tak. Po to, żeśmy się spotkały. Po to przyszłaś. O to właśnie chodzi. Do tego będziemy dążyć, ale żeby to zrobić, to najpierw musimy zrozumieć, dlaczego nie jesteś w swoim ciele. Zgadzasz się na tę sesję, na sobie i dla siebie? Tak. Mamy twoje pełnomocnictwo? Możemy działać też w twoim imieniu? W razie potrzeby? Tak. Super. Tak. Zawołaj to zło. Zawołaj ten wiatr przed siebie. Jesteśmy z tobą. Mają stanąć 3 metry przed tobą. To zło. Co cię ściga? Co się pojawiło? Czarnobrunatne falkony. Ale nie podoba mi się to, bo ja stoję w tej pleksie cały czas. Spokojnie, spokojnie. Na razie stoisz w pleksie, bo na razie musimy sobie zbadać, jak to wszystko na ciebie oddziałuje. I co się z tobą zadziało, kiedy oni stanęli przed tobą? Te, nie ucisk wiem, orły, serce. Czy co na klatce, na całej klatce piersiowej. Genialnie. I teraz sobie zobaczysz, co tam jest w klatce piersiowej. Co zareagowało w twojej klatce piersiowej na ich obecność? Ta ciemność jest chyba we mnie też. Ich ciemność jest we mnie. Ich ciemność jest w tobie. Przenikasz tę ich energię i docierasz pod spodem, co klei ich energię do ciebie. Co jest pod ich energią w tobie, że ona mogła się tam osadzić? Rusztowanie jest. Jest rusztowanie. A teraz zobacz, na czym jest osadzone to rusztowanie. Co w tobie takiego było, że to rusztowanie może się w tobie utrzymać? Poszukaj kleju. Co łączy obce struktury z twoim DNA? Co jest tym klejem? Między jednym a drugim, między tobą a obcym. To jest jakieś wydarzenie, wspomnienie, emocja, jakaś twoja produkcja. Co klei to wszystko do ciebie? To jest nieprzystosowanie. Poczucie nieprzystosowania. Wspaniale. Ogólnie, widzę taką ranę. Ranę. O. Ta rana się toczy od wzgórka łonowego. O, to prawie ciekawe. To żołądka. To jest duża rana.
Dobrze, wspaniale, Szczerze? widzisz, odkryłaś. Już odkrywasz takie rzeczy w sobie. Jak się poczułaś, kiedy to odkryłaś? Tak zdziwiłam się trochę, co to jest, Zdziwiłaś się. ale czuję tragizm tego miejsca. Wspaniale. I teraz pamiętajmy, cały czas jesteśmy przy tobie, a wszystko, co robimy, dotyczy ciebie i wszystko robimy dla ciebie. Ty robisz dla siebie głównie. Chcę, żebyś teraz delikatnie włożyła swoje energetyczne ręce w te rany i powiedziała mi pierwsze rzeczy, które czujesz, kiedy ją badasz. Dziecko, poranienie, płód. Więc to dotyczy jakiejś ciąży? Tak, depresja, złamanie kobiecości. Gdzie jesteś? Co widzisz? Gdzie siebie widzisz, kiedy opowiadasz o tej ranie? Widzę siebie, mam ciemne włosy, długie i... Ile masz lat? 23. Masz 23 lata. Jak jesteś ubrana? Mam białą koszulę. To Długo? jest chyba szpital jakiś psychiatryczny. Więc widzisz siebie w szpitalu. Jesteś w ciąży? Tak, i to jest... W którym miesiącu ciąży jesteś? 6., 7. miesiąc. I co Są robisz? pięcioraczki. To jest jakiś dziwny szpital. To jest szpital o zaostrzonym rygorze. Ale taki zamknięty i tam jest jakaś chirurgia i takie interesujące przypadki medyczne. Więc ja się czuję, jakbym była w szpitalu psychiatrycznym, bo ja nie mogę stamtąd wyjść. Informacja nie przebiega do mnie, chociaż jestem inteligentną osobą, rozumną, ale ta informacja jest filtrowana do mnie. Ja się bardzo dziwnie czuję i czasami mi takie ogłupiacze dają. Nie wiem, dlaczego tam trafiłam. Dobrze, więc idź do przodu w tym wspomnieniu, tak jakbyś szła za sobą. Dokąd cię prowadzi ta 23-letnia dziewczyna w ciąży, którą byłaś? Do jakiego momentu? Ja oszalałam, prawie, tak mi się wydawało przynajmniej, bo oni mi zrobili taką operację i ja wiedziałam, że oni mi zabiorą te dzieci. Więc zobacz sobie tę operację. Stoisz tam w tej sali operacyjnej, kiedy cię operują. Jak siebie widzisz? Mam znieczulenie tutaj. Wewnątrz ponowe, więc jestem przytomna. Od jakiegoś czasu nie dają mi ogłupiaczy i zaczynam analizować sytuację, w której jestem. Ten szpital i tą sytuację, to nie jest normalny szpital. I dochodzę do wniosku, że oni chcą mnie chcą mi zabrać te dzieci. A wobec mnie mają jakieś dziwne plany, na pewno mnie nie wypuszczą, bo ja coś mam wspólnego z... Ja jestem taką aktywistką społeczną. Dużo też piszę. Coś jakbym dziennikarstwem, ale takim podziemnym się zajmowała. I oni wiedzą, że jak mnie wypuszczą, to ja rozdmucham to wszystko i oni będą musieli się przenieść albo w ogóle zniknąć. I tak po prostu wydedukowałam to z tej sytuacji, co tu się dzieje. A teraz sobie sprawdź źródło tych informacji. Skąd to wiesz? To wszystko. Obserwuję osoby, które znikają. Ze swoich obserwacji, czy ktoś ci podświadomie podsuwa, sączy takie przemyślenia? Sprawdź sobie, możesz zobaczyć z góry, z boku, z dołu. Z takiej perspektywy, żeby zobaczyć wszystko. Skąd masz te informacje, że cię nie wypuszczą, że zabiorą ci dzieci? Na poziomie fizycznym po prostu ja dużo obserwuję. I Na jest poziomie taki fizycznym z lekarz. obserwacji, rozumiem. Tak. A na poziomie subtelnym sprawdź, czy te informacje płyną z ciebie, czy z jakiegoś innego źródła. Ze mnie. Z ciebie. Ok. Więc tak jakby kontynuuj. Moje ciało to komunikuje, że jest w niebezpieczeństwie. Ale jednocześnie jestem sobie taką silną osobą, żebym mogła się tutaj, nie wiem, przystosować. Jestem taka buntownicza. Dobrze, więc posłuchaj teraz tego swojego ciała, które odbiera ten sygnał. Jestem w niebezpieczeństwie. Czujesz taki sygnał w sobie. Jestem w niebezpieczeństwie. Poszukaj, co nadaje taki sygnał. Co w tobie wywołuje to poczucie niebezpieczeństwa?
Nie wiem. Zobacz to na planie Te subtelnym. płody. Te płody Tak. w twoim brzuchu. Tak. To zobacz je. Zobacz te płody. Twoje oko mentalne przenika wszystko. Jest jak rentgen. Jak widzisz te płody w swoim brzuchu? Energetycznie to są hybrydy jakieś. Hybrydy czego z czym? Jest na kota. Jest na ludzkie. Jeszcze jakieś? Świnia się pojawiła. Kto jest ojcem? Energetycznie są dwie istoty obce. I też stoi człowiek. I kim jest ten człowiek, którego widzisz? Znasz go? Nie znam go, ale miałam z nim kontakt. Miałaś z nim stosunek? Tak. To był przygodny stosunek, czy byłaś z nim w związku? Można powiedzieć przygodne, natomiast widzę, że to było zorganizowane wszystko. I w jakim celu to wszystko było zorganizowane? Żebym urodziła te dzieci. I dlaczego ty? Zobacz sobie wcześniej, dlaczego ty zostałaś wybrana do tego projektu? Mam jakieś bardzo wysokie urodzenie. Moja rodzina została przebadana i potajemnie zbadali też moją krew. I co wyszło w tej krwi? Zobacz swoją krew. Co tam wyszło, że to akurat ty? Jest bardzo dużo jakichś takich odczynników w tej krwi. Przetłumacz mi te odczynniki. Co to jest? Co ich zainteresowało? Jest grupa krwi zerotna na pewno. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jest taki nośnik krwi, który odniesie wszystko i uzdrowi wszystko. Coś I takiego. ty go masz. Tak. I chcą takich dzieci, żeby miały taki nośnik jak twój. Tak. Zobacz, czy już wtedy byłaś podpięta pod te istoty. Pojawia się, że tak. Już byłaś. Z tyłu, od bioder. Od bioder, już miałaś jakieś podpięcie, więc pojawia się ten Ktoś mnie. mężczyzna, organizują tego mężczyznę, zachodzisz w ciążę. I kiedy trafiasz do tego szpitala? Trafiłam tylko na badanie jakieś. I już nie wyszłaś. No to wróć do tej sali operacyjnej. Stoisz sobie, wybierz sobie miejsce, z którego wszystko widzisz. I widzisz na kilku planach jednocześnie, i fizycznym, i subtelnym, i jakimkolwiek jeszcze, który jest ci potrzebny, żeby wszystko zbadać. I powiedz mi, co widzisz, co się dzieje podczas tej operacji. Fizycznie. Ja nie jestem spokojna. Nie podoba mi się to, co robią. Nie ufam już im. I A obawiam co się, robią że fizycznie? można powiedzieć, że robią jednocześnie cesarskie cięcie i cięcie krocza. Tak na wszelki wypadek. Po co przecięli ci krocze, skoro robią cesarskie cięcie? Bo tutaj najważniejsze są płody. Tak delikatnie po prostu chcą włożyć rękę przez pochwę i delikatnie unosić, wyciągać te płody. I tak robią? Tak. I co? Oni w ogóle nie dbają o mnie. Ja nie wiem, czy mam się martwić o mnie, czy o te dzieci. Czuję się dziwnie bardzo. Chcę wyskoczyć, ja bym chciała wyskoczyć z ciała w Chcesz ogóle. uciec z ciała, a nie możesz uciec z ciała? Nie, nie mogę. Dlaczego nie możesz? Bo ja jestem przytomna. No to zobacz, co wyciągają z twojego brzucha. Jak wyglądają te dzieci na planie fizycznym? Mają takie noski długie.
I dwoje ma ogony. I uśmiecha się lekarz, jak to widzi. Tak jakby chciał powiedzieć, udało się. Ale wszystkie mają nóżki, rączki. I co się dalej dzieje z tymi dziećmi? One w ogóle są jakieś takie duże, te dzieci. Jak to możliwe? Dalej z nimi dzieje, kiedy już są wyciągnięte z twojego brzucha. One są oddzielane od siebie, każdy ma swoje pomieszczenie. I cały czas są badane. I są stymulowane. Są takie kobiety, które zajmują się nimi. Na czym polega ta stymulacja ich? Od maleńkości są karmione non-stop przez nie, piersiami. I później, nie wiem, jest jakaś melodia, są jakieś obrazki, pokazują cały czas coś z nimi, ktoś się nimi zajmuje. Do Cały czego czas. mają służyć? Do czego zostały stworzone te dzieci? Co to za projekt? Władza jakaś, projekt władza. Jak Elita. widzą inni te dzieci? Na przykład te kobiety, które je karmią. Jako wybrani, one traktują te dzieci jak wybrańców. I też widzą ich ogony? Nie. Nie. Więc jak widzą inni ludzie te dzieci, jak normalnych ludzi? Normalnych ludzi, ale to jest takie. To nie było sztuczne zapłodnienie, ale one wiedzą, że to jest produkcja jakiejś takiej wyższej rasy, coś takiego. I co się dzieje z tymi dziećmi? Zobacz, one dorosną? Tak. Wszystkie? Wszystkie, ale pojawia się, że one nie mogą przeżyć 31 lat. Dlaczego? Tak jakby się starzały w tym wieku bardzo mocno. A do 31 roku życia co robią? Czym się zajmują? Do czego służą te dzieci? Są niezwykle aktywne, głównie polityka. Ale ta polityka to jest taka osoba, która przenika struktury polityczno-ekonomiczne i tworzy coś na zasadzie takiej, można powiedzieć, mafii, która ogarnia wszystko. I tylko ty Tylko że urodziłaś takie dzieci? oficjalnie w polityce. Nie, Czy były jest ich inne kobiety? więcej. Jest ich Jest ich więcej. więcej. Teraz, kiedy do ciebie mówię, ten projekt wciąż jest aktywny, aktualny? Dobrze, wróć do siebie na tę salę operacyjną, kiedy już wyciągnęli te dzieci. Chcę, żebyś została przy sobie, bo ty jesteś najważniejsza. I opowiedz, co się dzieje, co widzisz? Zszywają mnie, uspokajają i wtedy mi strzykują dużo takich środków uspokajających. I jak się czujesz? Że czuję się dobrze, bo w końcu się ktoś mną zajął. Ktoś mnie nawet pogłaskał po głowie. Już dobrze, już po Kto ci wszystkim. pogłaskał po głowie? Jakaś kobieta, która mi te zastrzyki dawała. Chociaż to było takie trochę na odwal się. Już dobrze, już po Jasne. wszystkim. I co dalej się z Ale tobą tak dzieje? przyjemnie Idź zrobiło do się. przodu w tej historii. Powiedz mi, co dalej. Jestem w jakiejś izolatce. Bardzo, że nie widzę okno. Wysokie okno takie w starym budownictwie. Jest biało. Wszędzie za oknem jest zielono. Chciałabym wyjść stamtąd. Wyjdziesz kiedykolwiek? Ile masz lat, kiedy umierasz? 54. Te wszystkie lata spędziłaś w tej izolatce? Tak. Dlaczego utrzymywali cię przy życiu? Żeby pobierać ze mnie jakieś materiały.
krew również do leczenia tych dzieci. Później się uspokoiłam z powodu tych leków i wyprowadzali mnie do tego ogrodu. Zobacz Jest, moment ja jestem swojej taka śmierci. kobieta, która Zobacz moment swojej czasami. śmierci. Nie rozpraszaj się. Zobacz moment swojej śmierci. Pobrali jakieś organy ode mnie, część wątroby Za i życia? krew. Tak. Jedną nerkę. I po prostu jestem taka osłabiona mocno, taka wychudzona jakaś. Po co pobierali te części twoich organów? Bo te moje dzieci są strasznie słabe i trzeba tam transplantację robić. I na co umierasz? Coś dziwnego, tak jakby część jelita też pobrali i tam doszło do takiego skurczu silnego w tym miejscu i wszystko przestało działać. I co się z tobą dzieje po śmierci? Więc jakbym odlatywała stamtąd. Dokąd odlatujesz? Idź ze sobą. Jest ciemno. To jest ten ptak. Ten ptak jest gdzie? On przykrywa powierzchnię ziemi. I ty Nie jest. lecisz do niego. Tak jakbym, nie wiem, przykleiła się do tego, do tej czerni. I co się dalej z tobą dzieje, kiedy już się przykleiłaś do niej? Nie wiem, czuję, jakbym była wewnątrz jego ciała. Tak jakby I on co mnie jest wewnątrz jego pochłonął, ciała? zjadł. Co jest wewnątrz jego ciała? Co się z tobą dzieje wewnątrz? Jestem w jego brzuchu. I On co ma tam coś się z takiego, tobą że ma dzieje? taki przełyk i taki Nie wielki. rozpraszaj się, cały czas się rozpraszasz jakimiś pierdołami. Co się z tobą dzieje? On mi programuje. Co ci programuje? Bardzo bym chciał, żebym zeszła na ziemię z powrotem. Dlaczego chcę? Odczytaj sobie teraz, kiedy jesteś z boku i to wszystko oglądasz. Dlaczego chcę z powrotem cię na ziemi? Bo teraz będzie mógł żreć za mnie, ile chce. Dopiero teraz, a wcześniej nie mógł? Nie, nie mógł. A dlaczego wcześniej nie mógł? Musiał mnie najpierw wprowadzić w tą całą okropną sytuację, żebym była przywiązana do ziemi, żebym szukała tych dzieci. Żebym cierpiała tutaj w swoim podbrzuszu cały czas i nie mogła tego odkryć. I co robi takiego, żeby cię wysłać z powrotem na ziemię? Programując mnie odkrywa, że jestem zbyt silna, że i tak mu wyskoczę. Jeżeli zrzuci mnie na ziemię, to i tak mu wyskoczę stamtąd. Więc wymyślił całą tą ferię barw, żebym się poplątała w tym, żebym nie mogła wyjść z tego. I wymyślił też to całą, taką kapsułę z tej pleksy. I ona jest po prostu takim urządzeniem, do którego on ma dostęp. I jak zaczynam tam rozrabiać według niego, albo robić właśnie diagnostykę według mnie, to on natychmiast się pojawia i natychmiast mnie doprowadza do porządku. A wiatr to on? Tak. Wiatr to on. Okej. A jeszcze przypomnij mi, czym są te barwy? Do czego one miały służyć? Po co to stworzył? One mnie dezorientują po prostu. Mają cię dezorientować, mają cię Tak, rozpraszać, tak. tak? A z czego są Sądzisz, tak. stworzone te farby? Dotknij tych pigmentów. To są strumienie. Jakieś. Z czego coś zrobione? To jest elektryczne takie. Ja czuję. Elektryczne Programy. Często są programy. to programy też. Tak. I jaka to jest częstotliwość, kiedy przepływają przez ciebie te farby, ta elektryczność, te programy, to co czujesz? Jakbym była ładowana czymś. No, to zapowiedz mi czym. Jakimś schematem życiowym, na przykład? Jakim schematem życiowym? Że powinnam istnieć, współistnieć z innymi ludźmi, na przykład. I to jest
to nie jest na bazie mojego wyboru, tylko przymusu. Musisz tu być. Tak. Angażować się w jakieś rzeczy, to też jest forma przymusu. To nie jest, nie wychodzi zupełnie ze mnie. Czyli cały czas chodzi o rozpraszanie mnie. Cały czas, żeby cię rozpraszać. Okej. Tak. Okay. A powiedz mi, kolejnym życiem po tej dziewczynie, która była w ciąży, jest życie Sylwii czy jakieś inne? Tak. Tak. Czy coś zostało ci przygotowane na to życie? Zaplanowane? Zaprojektowane? Zobacz sobie. Na pewno rodzina moja i miejsca. Jaką rodzinę dostałaś? Jakie miejsce? Urodziłam się w Polsce i pierwszy mężczyzna, który wzbudzał moje zainteresowanie, odrzucał mnie od samego początku, czyli mój brat. Brat jest inspiracją, brat jest wzorem. A dlaczego masz być odrzucona przez mężczyznę, przez brata? Żeby być samotna w życiu. Żeby się czuć Tym samotna. Okej, tak okay, nie jestem ze chcę, wszystkim tak. sama. Tak. Okej, okay, widzisz już to wszystko. Wszystko ci zaplanował. To zobacz jeszcze siebie przez całe to życie, aż do dzisiaj. I powiedz mi, jak je widzisz. Jak siebie widzisz w tym życiu, Sylwii? Fizycznie czy energetycznie? Na obu planach. No, to wygląda dokładnie tak, że on mnie tutaj zrzucił, żeby pożerać moją energię już Jaką teraz. energię? Jaką Narzędna. częstotliwość? Tak po Co masz prostu. produkować? Wewnętrzne zalęknienie spowodowane tą traumą, która się odnawia przy każdej miesiączce. Moja Zalęk. miesiączka inaczej, nie wiem, inaczej przebiega niż w większości kobiet. To jest taki wielki płacz macicy całej miednicy, A bo to się powiedz, mi przypomina ta operacja. dlaczego te bóle pojawiły się dopiero, kiedy przeniosłaś się do Anglii 14 lat temu? Czułam, że straciłam grunt pod nogami i nie mogłam tego bólu, nie mogłam usuwać swoimi stopami do ziemi. Jakby Ja się tam. uziemiać tego. Tak, dokładnie. Wcześniej to robiłam. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Jeśli masz potrzebę na chwilkę się wypiąć, zregenerować, to zrób to. Wróć do swojej przestrzeni. Zrób sobie swoje malutkie sanatorium. Przywróć sobie siebie. A ja w międzyczasie pogadam z Sylwią. Sylwio, zamknij oczy i powiedz mi, zamknij oczka i powiedz mi, co czułaś, kiedy słyszałaś siebie, kiedy słyszałaś tę historię. Na początku, jak Ewelinka wchodziła w moją przestrzeń, to tutaj na klatce piersiowej było bardzo gorąco, ale to bardzo, i strasznie mi się stopy i ręce zaczęły pocić. I Ale jakbyś mogła jakbym mi powiedzieć, co to. odcięta była. Gdybyś mogła mi, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, co ci powiedziała ta reakcja? To pocenie rąk, to ciepło w klatce. Strach? Nie, pocenię stres, a tutaj Stres. taką miłość, tak, że tak dobrze, że to takie ciepło, którego dawno ja nie miałam tutaj na tej klatce. Dobrze, to cudownie, że wraca jakaś świadomość siebie. Wiesz, że robisz ze sobą pracę, że pracujesz. Ale chcę, żebyś teraz posłuchała tych rąk i tych stóp. Co je zestresowało, Sylwia? Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl. Że nie mogę kontrolować tej sytuacji, że czemu to się wszystko stało, że ja powinnam wiedzieć, że ja powinnam kontrolować to. Brak kontroli. Brak kontroli, świetnie. A teraz poszukaj w sobie epicentrum tego poczucia braku kontroli. Gdzie jest? Epicentrum. Tak, gdzie jest źródło? Pierwsze to przyszło mi serce, a drugie przyszło mi umysł. Dobrze, to zajrzyj sobie najpierw do serca. Co jest w sercu? Dlaczego w sercu boisz się nie mieć kontroli? Bo rzeczy będą się działy tak, jak ja, że może coś się stać poza moją kontrolą, że się coś może złego stać, a ja nie będę miała kontroli na tym, że nie zareaguję. W głowie jest to samo? Głowa zazwyczaj kontroluje, więc zawsze się mogę zatrzymać i zawsze się kontroluję. W każdej sytuacji potrafię, a
jak wiem, że się nie kontroluję, to wiem, że to serce i to ciało tak jakby idzie samo, a ja się boję tego. A teraz powiedz mi, pierwsza rzecz, która przyjdzie do głowy, kiedy nauczyłaś się bać? Kiedy Kiedy nie masz przyjechałam kontroli? tutaj do Wielkiej Brytanii, bo jakby straciłam połączenie, tak jak Ewelinka mówiła, z tą ziemią, bo Z tym, ja co byłam znasz. tylko tak Zrobiłaś coś z tym. spontanicznego, coś nowego, coś innego, na innej Tak. ziemi. Ja wyjechałam w ciągu tygodnia, zrzuciłam wszystko i zastanawiałam się później, że to chyba było złe i teraz bardzo mnie ciągnie z powrotem do domu. Brakuje mi tu gruntu już. Brakuje ci tu już gruntu. I teraz jak czuję, to ten głos mi się łamie. To jest tak, jak jest stres. Ten głos jest inny. Dobrze, dobrze. I zobacz, co się dzieje w twojej szyi, w twoich strunach głosowych. Co tam się dzieje? On tak jakby mnie coś zaciskało, tak jakbym ja nie mogła wypowiedzieć tej prawdy, tylko tak jakbym się musiała dostosować do Bo co się czegoś. stanie, kiedy powiesz prawdę? Co się stanie? Pierwsza myśl, która ci przyszła. Co się stanie, kiedy powiesz prawdę? Że się rozpłaczę i I że co? że pokaże swoją słabość. Okej. To teraz zabierz mnie do miejsca i momentu. Pierwsze, co przyjdzie. Kiedy kto cię nauczył, że nie możesz pokazywać swojej słabości? Co ci przychodzi na myśl? Jakie zdarzenie, miejsce, moment? No, ile masz Chyba lat? od jak byłam mała, to babci bardzo dużo wszyscy tam pili i ja powiedziałam, że ja nigdy nie będę płakała przez nikogo, że nie pokażę tej słabości. Dobrze, kochanie, więc gdzieś jesteś na jakiejś imprezie u babci, gdzie wszyscy piją. Zobacz, Nie, poszukaj się. to nie Cokolwiek, ja impreza. tak nazwałam to, okej? Ja nie wiem, ile mam lat i obieramy Brukselkę. Obierzecie Brukselkę. Pierwsze, co ci przychodzi na myśl, ile masz lat? Chyba 6-7. 6-7 lat. I co się I dzieje? cały czas Obierasz Brukselkę. I co? jest fajnie, radośnie, ale przychodzi cały czas mojej babci brat i on cały czas jest pijany i on cały czas chce coś od niej. I ona tak jakby daje mu to, żeby on ten alkohol cały czas chce. I cały czas przychodzi, on jest cały czas pijany. I cały czas on jakby mówi do mnie, ale ja go nienawidzę tego stanu. Posłuchaj, posłuchaj, co do ciebie mówi i dlaczego nienawidzisz tego stanu. Posłuchaj, posłuchaj, co do ciebie mówił. On jest dobry do mnie, on mówi Sylwka cały czas, ale ten stan jego mnie przeraża, bo jestem mała. To zobacz, gdzie tą dziewczynkę, gdzie czuje ta dziewczynka mała przerażenie w sobie. Poszukaj tego. Tutaj. Znowu w sercu, w klatce, tak? I teraz zagłębimy się w to przerażenie. I zabierzesz mnie do momentu, gdziekolwiek on jest, tam gdzie nauczyłaś się bać ludzi pod wpływem alkoholu. Daj się ponieść temu przerażeniu. Ono cię zabierze. Gdzie to się zaczęło? Co widzisz? Jaki moment wraca? Cały czas tylko u babci jestem. Ja cały czas tam. I cały czas on. I cały czas on, dobrze. Tylko ile masz lat, kiedy to się stało za pierwszym razem? Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl. Ile Nie mam? wiem, trzy, może więcej, ale on Trzy, cały mam czas trzylatka. pijany. A on jest cały czas pijany. Cały czas pijany. Przychodzi i cały czas zżebra o coś. Poszukaj siebie, kiedy pierwszy raz się tego stanu przeraziłaś. Pierwszy z najpierwszych. I powiedz mi, co widzisz, co wraca. Twoje ciało pamięta wszystko. Nie wiem, tylko ten przestrach jest, tylko ja nic nie. To zobacz. Nie. No, coś Nic nie przyszło? robię, Nic nie. nie robisz. Kiedy pierwszy raz go takim widzisz, leżysz, stoisz, siedzisz. Stoję. Stoisz, gdzie stoisz? Na ganku u babci. Na ganku, a on jest gdzie? On tam na podwórku, ale on nie dochodzi blisko do mnie. I co robi, jak go widzisz? Pijanego. I znowu babcie
cały czas ją woła. Cały czas chce od niej Dobrze. czegoś, pieniędzy. Dobrze, dobrze. A teraz sobie posłuchaj, ale posłuchaj tak bardzo głęboko, jakby ta dziewczynka zamknęła oczy. I posłuchaj, co podprogowo niosą te słowa, to wołanie o pieniądze. Jaki komunikat słyszysz? O pomoc. Pomoc. W czym chce pomocy? Mi się wydaje, że on nie chce pić, ale tak jakby on nie chciał już żyć. A, więc słyszysz komunikat, że on nie chce żyć, a ty jesteś u progu życia. Ty masz dopiero 3 lata. Tak jakby przez te picie on chce jakby skończyć i on cały czas tam jest. I jakby mnie on przeraża. Jakbym ja się go bała. Przeraża cię to, że ktoś chce skończyć życie, kiedy ty je dopiero zaczynasz? Tak. Więc to nie stan upojenia, tylko chęć unicestwienia siebie. Nie, bo on mnie nie przeraża, że on pije. Tylko, że po prostu cały czas jakby powtarza te same słowa, że te pieniądze, że dać. I ta babcia jakby nie może mu pomóc. I ja jestem zła, że oni nie widzą, że on potrzebuje pomocy. Czemu oni go nie zamkną gdzieś, żeby on przestał? Ale chyba on nie chce już. On chce cały czas tak robić. On nie chce. I teraz z tym wszystkim, co widziałaś, co poczułaś jako ta mała, 3-letnia dziewczynka, przenieś się do teraźniejszości i powiedz, co w tobie zostało, co się w tobie zapisało, jakie schematy z tamtego momentu, jakie lęki, traumy. Że nie, nie chcę pokazać słabości i że płacz to jest moją słabością, a ja praktycznie płaczę, ale żeby nikt nie widział, że nie pokażę, że mnie nikt nie upokorzy. Tak jakby to upokorzenie, ja widzę, że on przychodzi, ta babcia nie może odmawia i to jest upokorzenie dla mnie. I powiedz, zobacz siebie, już zostaw tego wujka, tą babcię i zobacz siebie i powiedz mi, co ci ten schemat robi z twoim życiem. Nie pokażę, że jest mi przykro, nie będę przy nikim płakać, nie okażę słabości. Teraz, kiedy jesteś świadoma tego programu w sobie, że mi jest bardzo ciężko. Że jest ciężko. Tak mi jest ciężko, a jakby nie potrafię poprosić o pomoc, bo nie przejdzie mi to przez gardło. Wolę się męczyć, niż prosić. Bo co by się stało, gdybyś poprosiła? Straciłabym kontrolę. I co by się stało, gdybyś poprosiła i straciła kontrolę? Zobacz, co się dzieje. By strach wyszedł. Ja bym wtedy strach nie mogła mieć kontroli. I co by się stało, gdyby wyszedł ten strach? Co dalej? Okazałabym słabość. Po prostu bym jakby... Runąłby zamek, który naokoło zbudowałam siebie, że tam nic zamek. Nie I on... Widzisz już, jak on się rozpada. I co się dalej dzieje z tobą, kiedy ten zamek już runie? Każdy będzie mógł mnie zranić. I co by się stało, gdyby ktoś próbował cię zranić? Zobacz sobie dalej. Ja nie dam rady. Masz poczucie, że nie dasz rady, ale oglądaj tę historię. Każdy brakuje mi bezpieczeństwa, nie mam pomocy. Nie mam pomocy, brakuje mi bezpieczeństwa. Nie mam kogoś, kto by mi pomógł, kto by mnie wsparł. Więc to zabudowałaś tymi murami tego zamku. Brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia, że ktoś mi pomoże. Już jest i mi ktoś. Tego brakuje. Wiem, ja rozumiem. Ja rozumiem. Zobacz sobie obraz swojej rodziny, tak jakbyś patrzyła na całe swoje drzewo genealogiczne, swoje z góry. I powiedz mi, skąd to się wzięło? Kobiety. Cały czas kobiety pracowały. U babci. Babcia cały czas tak ciężko pracowała. Ale tak bardzo ciężko. I mama też. Ale to tak za dwoje. Za dwoje, że muszą sobie, kobiety muszą sobie radzić. Bardzo. Taki kobiecy robot wielofunkcyjny. A mężczyźni są z boku. A mężczyźni są z boku.
Ale jak patrzysz na to drzewo, tak z góry, na ten cały ród, to spontanicznie, od kogo zaczął się ten brak poczucia bezpieczeństwa? Kto ci przychodzi na myśl? Babcia, mojej mamy mama. Więc Bo zapytaj ona. ją teraz, babciu, skąd ten brak poczucia bezpieczeństwa? Co jest tego źródłem? Co ci się przydarzyło, że ja to dzisiaj noszę? Zapracować na miłość. Zapracować na miłość dziadka. Ale on jakby cały czas robił swoje rzeczy. Oni się kłócili dużo. Okej. Więc teraz sprawdź sobie w sobie, czy to poczucie, brak poczucia bezpieczeństwa to jest twoje, czy to jest tej babci? Czyje to jest? Sylwia, odpowiedz sobie na to pytanie. To nie jest moje na pewno. To kochani, Ja bym to przyjęła, że to tak od nich powiem, po wszystkich. chuja to nosisz. Nie wiem. Odpowiedz sobie. Dlaczego nosisz cudzy brak poczucia bezpieczeństwa? Dlaczego to przejęłaś? Nie wiem, taki schemat był. I co? I chcesz go kontynuować? Nie. Nie. Jesteś gotowa Nie. wypuścić to poczucie bezpieczeństwa? Chcesz sprawdzić, co się stanie? Gdzie Tak, masz ten brak nie chcę. bezpieczeństwa w sobie? Dobrze. Gdzie masz ten brak bezpieczeństwa? W ramionach? Na ramionach. Obciążały cię? Ciężko ci było? Bardzo i. Przygniatały. To co, ściągamy ten plecak? Tak. Dobrze. Ewelinka jest od tyłu, nawet jeśli jej nie widzisz, a ty się z niego rozbierasz. A ona też ci w tym pomaga. Na trzy. Ściągamy to, spadnie. Raz, dwa, trzy. Powiedz, co poczułaś, kiedy zdjęłaś z siebie ten brak poczucia bezpieczeństwa od babci. Ręce nie są spocone. O, widzisz, o tych rękach mówiłaś, które tak się stresowały. Stresują się teraz twoje dłonie? Nie. O, cudownie. Więc powiedz im, a teraz możemy się rozluźnić. A jak cię nie przygniata ten brak poczucia bezpieczeństwa, to co się dzieje w stopach? Stopy też ci się pociły, też się stresowały. Stopy są jeszcze mokre, ale tak lekko mi jest bardzo, tak. Cudownie. To spada jeszcze, dlaczego stopy są mokre? Czy jest coś jeszcze, co trzeba doczyścić? Chyba niepewność. Niepewność. Dobrze. I ta niepewność jest w stopach, czy jej źródło jest gdzieś indziej, epicentrum? Nie, tylko stopy, Tylko w tylko stopach. nie. To znowu poszukaj sobie momentu, kiedy się nauczyłaś tej niepewności, kiedy ją przyjęłaś. Co ci przychodzi do głowy? Przyjazd do Anglii. Przyjazd do Anglii. Stąpanie po obcej ziemi. Niepewność. Ale kotek, stąpasz już po niej 14 lat i powiedz mi, czy z tą samą niepewnością jak na początku? Nie, Nie. No to tylko na czas początku. to skorygować. Czy ta niepewność jest jeszcze aktualna? Nie, ja jestem pewna. Ja lubię to, co robię, tylko tak jakby się cackała ze sobą. No właśnie, no to po co tak się cackasz? Po co taką ofiarę z siebie robisz? Chyba chcę, żeby się użalali nade mną. Czyli z jednej strony nie pokażę wam swojej słabości, a z drugiej wy macie mieć wszyscy te szklane kule i się domyślić, że mi tu jest źle. Czujesz to, co robisz, że to jest nie takie To jest na złe. dwa fronty? Czy jesteś gotowa otrzepać sobie te stopy z tej niepewności, skoro już wiesz, że ona jest nieaktualna? Tak. Otrzep sobie, tak jakbyś saboty takie zrzucała ze stóp. Tak porządnie sobie je otrzep z tej niepewności. Jakby nie są mokre już, a były przed chwilą takie mokre bardzo. No, bardzo dobrze, bo doszłaś do tego, że nie zaktualizowałaś. Zobacz, to jest tak jak w komputerze. Komputer się aktualizuje co pewien czas, nie? I my też musimy aktualizować co pewien czas nasze odczucia, nasze programy. Okej, okay, i co teraz się dzieje w tobie?
jak to zrobiłaś. Dobrze mi jest. Dobrze ci jest. No to poszukaj. Taki spokój. Cudownie. Taki spokojny mi jest. Cudownie, ale jeszcze sobie poszukaj. Czy jest coś jeszcze, co chciałabyś przepracować? Czy jest jeszcze jakiś program, jakieś odczucie, coś, co jeszcze cię drenuje? Nie. Nie, już nie. No to w takim razie pozwól, pooddychaj sobie głęboko. Pozwól, żeby ten spokój tak się rozpiął na całe ciało, rozlał po całym ciele. Pogratuluj sobie, zrobiłam to, wyczyściłam to, co nie było moje, to, co nie było aktualne. Już wiem, jak to robić. Będę się uaktualniać, update'ować. I powiedz mi odpowiedz mi teraz na jedno pytanie, spontanicznie. Czy boisz się teraz okazać swoje prawdziwe uczucia, emocje? Nie. Nie. Nazywałaś to okazywanie uczuć słabością, ale to nie jest słabość. To jest po prostu nie. rodzaj prawdy, komunikacji. To jeszcze drugie pytanie. Czy jest jeszcze w tobie roszczeniowość, żeby ludzie się nad tobą użalali? Nie. Ja nie chcę. Fantastycznie. Tego. Cudownie. Ja chcę iść dalej. O, no już masz gotowe stopy do tego, żeby szły dalej. Gotowa, żeby iść dalej? Tak. Dobra. Okej. Powiedz mi, co czujesz, to co pierwsze ci przychodzi do głowy? Dlaczego masz zaburzone relacje z mężczyznami? Pierwsza myśl. Nie wiem. A czy historia tej babci? Bo chcę być. Ja chcę być doskonała chyba, tylko dlatego. Aha. A jest taka możliwość, wiesz jaki ideał jest nudny? Nie ma ideałów. No, przecież ten chłop by cię rzucił po 2 dniach. Ty jesteś idealna taka, jaka jesteś, bo jesteś ciekawa taka, jaka jesteś. Zobacz tylko, czy ta historia tego, że twoja babcia tak bardzo chciała zasłużyć na wszystko u dziadka, czy jakoś wpływała na ciebie? Wydaje mi się, że to był wzorzec, bo ja tam cały czas spędzałam dzieciństwo, ja uwielbiałam tam jeździć. Ja to widziałam cały czas. I chyba po prostu się tego nauczyłam. Stwierdziłam, że tak musi być. A jak się nauczyłaś, to się możesz oduczyć, albo możesz nauczyć się innej rzeczy. My jesteśmy bardzo plastyczni. Teraz już to wiesz i świadomość jest najważniejsza. Tak. Więc też się otrzep z takiego wzorca. I zobacz, jak teraz, z tą pracą, którą wykonałaś, jak się czujesz, jak myślisz, jak teraz będą przebiegać twoje relacje z mężczyznami? Tak jakby głowa była wyczyszczona. Jakby nic nie było w tej głowie. I z taką czystą głową, jak siebie widzisz? W relacji lekko. Lekko. Jest lekkość. I jak reaguje jakiś tam mężczyzna, którego tam widzisz oczami wyobraźni, na taką kobietę z lekką głową? Że jestem akceptowana taka, jaka jest. Wspaniale. O to chodzi. Bo sama siebie zaakceptowałaś. Cudownie. Nie musisz tak niczego udowadniać. Cudownie. Dobrze. Czy sama chciałabyś coś jeszcze dodać do tych bólów menstruacyjnych? Historię już znamy. Jak mogę... Czy one miną? No, a jak czujesz? Że to już jest za mną. Ja że to już jest za tobą. Akcję. No i super. I poczuj to. Poczuj to w swoim podbrzuszu. To już jest za mną. Poczuj czystość, poczuj luz w tym miejscu. Ja czuję się cała czysta, a głowa tak jakby była taka duża. Taka jak UFO. Dobra, a dobrze ci z tym? Bo to ty tak. masz sobie wszystko, wiesz, do siebie dopasować. Tak mi dobrze jest. Takie Cudownie. Białe. Zostańmy jeszcze przy podbrzuszu i powiedz mi, jak czujesz teraz swoją kobiecość, kiedy wykonałaś tę pracę, kiedy uwolniłaś się od tych schematów rodzinnych, od tego zasłużenia na miłość, na bycie idealną? Że chyba jestem teraz... Czuję się tak, jakbym była kobietą prawdziwą. No, super. Taką, że jest... Że tam jest wszystko w porządku i że to nie jest... Te bóle to nie moja wina jest. Jasne. Jasne. Więc daj luz, relaks swojej macicy, swoim jajnikom, jajowodom.
pochwie. To jest jedna z najprzyjemniejszych naszych części ciała. I daj sobie tę przyjemność. Okej. Tam jest tak, jakby pusto było. Tak miło. I to dobrze. Cudownie. Nie brudno. A powiedz mi, ty mówisz, nie jest brudno, a czułaś, że nosiłaś tam brud jakiś rodzinny? Tak jakby za każdym miesiącem, tak jakbym ja rodziła, ten ból szedł odtąd tam do dołu. I powiedz mi tylko pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl. Co rodziłaś z każdą miesiączką? Ból. Ból. Ból związany z czym? Co ci przychodzi na myśl? Jaki tak ból jakby wychodzi. Nie wiem, tak jakbym rodziła. Ten ból rodzenia, taki jakby wychodziło wszystko z środka ze mnie. I teraz już nie ma tego bólu? Nie, tam jest czysto. Cudownie. Okej. No to idziemy dalej. Powiedz mi, czy nadal masz takie poczucie, że jesteś taka Zosia Samosia, że wszystko sama musisz? Nie. Nie, bo to są ludzie, bo to ludzie mają różne zawody i różne talenty, żebyśmy się uzupełniali, wspomagali, wspierali. Okay. Ja nic już nie muszę. Cudownie. To teraz zobacz sobie tę plamkę na swoim oku. To cię interesowało. I powiedz pierwsza rzecz, która ci się skojarzyła. Co mówi ta plamka na twoim prawym oku? Nic nie. Nic. Nic nie mówi. Nic nie przychodzi. Nie, nic nie przychodzi. Jest tylko biało, tak ładnie. Więc skomunikuj się z tym prawym oczkiem i zapytaj sama siebie, czy coś chciałabyś, czy chcesz coś zrobić. Masz potrzebę jakąś, żeby coś zrobić z tym okiem, z tą plamką? Nie, nic nie idzie. Nie, okej. Powiedz mi, jak teraz reagujesz na fakt, że ktoś jest pijany? Teraz, kiedy już to wszystko sobie uświadomiłaś i tak dalej. Nie musisz tego lubić, tylko powiedz mi, czy boisz się tego, czy są jakieś... Akceptuję to. Okej. Okej. Nie przeraża cię to już? Nie. Dobra, wspaniale. Te okularki, jeszcze zostańmy przy oczach. Mówiłaś, że jedyna w rodzinie nosisz okularki. Jak myślisz, dlaczego? Bo nie chciałam widzieć niczego. A przychodzi ci teraz coś na myśl, czego konkretnie nie chciałaś widzieć? Chyba tego, co się działo w rodzinie. Chciałam zmienić. I nie chciałam na to patrzeć, a to cały czas się działo. I innych nie zmienisz, ale zmieniłaś już w sobie. Naprawiłaś to w sobie, pozbyłaś się schematu. Jeśli jest coś jeszcze, co przyszło ci teraz na myśl, co chciałabyś skorygować, uzdrowić, ale w sobie, to zrób to. Ja tylko siebie, a ja wszystkimi się przejmowałam. No właśnie, ja a to nie sobie. Zmienisz innych. Nie. To właśnie tak jak leczenie alkoholika. To na siłę się nie da, to on musi chcieć, nie? Więc innych nie dasz rady. Się upocisz, a nic jest nie zdziałasz. Jest mi tak dobrze. Cudownie. Cały czas jest białe tutaj. Cudownie. I to ty to dla siebie zrobiłaś, kochanie. To teraz chciałabym, bo jesteś energiczna, jesteś radosna. Chciałabym, żebyś teraz oczami wyobraźni zobaczyła się podczas najbliższego okresu i powiedz mi, czy też widzisz, jak tracisz energię. Nie. Nie. Okej, twoja energia zostaje przy tobie, jest w tobie. Ja mam wrażenie, że damska, taka kobieca menstruacja to jest też taki fajny, nawet nie symboliczny, ale taki też biologiczny czas oczyszczania, że to naprawdę można to wykorzystać i poczuć, że się człowiek oczyszcza. Zobaczy, jak widzisz teraz te relacje z bratem. Czy muszę z nim porozmawiać? Pogadaj z nim. No stary, no cóż, no nie urodziłam się z tym, co ty. Nie mam genitaliów męskich, ale to nie znaczy, że nie mogę być ci kumpelą. Mi się wydaje, że on chyba ma brak miłości. Nie wiem. Może wsparcia i rozmowa by pomogła? Okej, świetnie. To chciałabym, żebyśmy zrobiły to częściowo teraz.
Zawołaj go tam w swojej podświadomości. Spójrz mu głęboko w oczy. Nie musisz go widzieć. Nie Jak nie widzę. wizualizujesz, to nic nie szkodzi, ale tak jakby już tam był przed tobą. I powiedz mu to wszystko, co czułaś, jako ta odrzucona siostra. Możesz Jako na... kocham, jako brata. Ja Jako po ciebie prostu kocham kocham. jako brata. Ja ciebie kocham Tak. jako brata. Jako Powiedz mu kocham to. jako brata. Nie go, ja Kocham ciebie. ciebie. Kocham ciebie jako brata. I nie przeszkadza mi to, co było. Ważne jest teraz. I jak się z tym czujesz, kiedy to powiedziałaś na głos? Dobrze. No, okej. Dobra, to odsyłamy brata, już wiem. Okej. To zobacz, czy jeszcze coś się dzieje z twoim głosem, z twoim żołądkiem. Mówiłaś o Nie. stresie? Nie. Nie, ale ja normalnie mu powiedziałam, że go kocham i mi się nie zachwiało. No. No, mówisz o swoich uczuciach i patrz, nic się nie dzieje. Nie. To na co był ten zamek przez całe życie, ta warownia? Coś wyobraziłam sobie. No. To niepotrzebne było. No, ale już o tym wiesz, pogratuluj sobie. A on już dawno runął. Jego nie ma. Jego nie ma. Dobra. Okej, czy jest coś jeszcze, co chciałabyś dla siebie zrobić? Coś, co ci teraz przyszło do głowy, że coś jeszcze chciałabyś poruszyć? Nie, ten żołądek to był od gardła. Tak, i te emocje, mi się wydaje, że brak wychodzenia ich było. Nie. To wyszły już wszystkie? Czy chciałabyś coś jeszcze wyrazić? Tak, posprawdzaj Nie. sobie. Wszystko zostało wyrażone, tak? Nie, jest to białe, tak mi jest dobra, dobrze. Dobra, dobra, dobra. To ja przejdę teraz do Ewelinki i skończymy tę część taką ezoteryczną, dobra? Dobrze, dobrze. Ewelinko, powiedz mi, jak teraz widzisz naszą Sylwię, kiedy wykonała tę pracę nad sobą? Na Świeci planie na złoto. Cudownie. Świeci na złoto, te kolory zniknęły, a ta pleksa się rozszerzyła i jest taka dziurawa w ogóle. A dlaczego jeszcze jest? Dlaczego jest? No, zapytaj Sylwii, dlaczego jeszcze jest ta pleksa? Bo ta pleksa została jej dana jako ochrona? Coś takiego. I chroniła ją kiedykolwiek? Przed czymkolwiek? Nie. No to co tam jest? Iluzja była. No to wszystkie iluzje w tym momencie runęły, tak jak ten zamek, tak jak ta warownia. Już! I co poczuła Sylwia, kiedy zniszczyła tę pleksę? Że jest silna, energetyczna i bardzo mobilna. Ta praca, którą wykonało jej ciało fizyczne, jak na nią wpłynęła, na ciało subtelne? Jak przebudzenie. Jak przebudzenie? Przebudzenie kontaktu ciała energetycznego z ciałem emocjonalnym i fizycznym. Cudownie. Ona czuje taką silną przyjaźń, miłość, do przyciąganie siebie. Do siebie. Jest już przy sobie, jest dla siebie, odnalazła siebie. Rozbroiła to, co było tym sejfem naokoło. Gotowa na życie? Na doświadczanie siebie w tym ciele, w tym życiu? Tak, i ona zrobiła taki ruch, że już wskakuje do swojego ciała, już chce być. Po prostu. Wszystko runęło? Wszystkie implanty, programy, wszystkie traumy? Odpięła się całkowicie? Wyzwoliła się całkowicie? Tak, ale jeszcze symbolicznie to chyba robi też. Dobrze, to w tym I momencie... To... Jasne. Ze swojej głowy robi. Jasne, symbolicznie to jest fajnie to zrobić, więc w tym momencie anuluję wszelkie pakty, kontrakty, podpięcia, programowania, traumowania jej, że tak powiem. Jest wolna, bo przywróciła sobie wolność, bo wybrała siebie i swój dobrostan. I powiedz, jak ją teraz widzisz? Nie jest łagodna. Jasno złota. Jest w niej taki duży spokój, jak taka złota tafla. Cudownie. Coś takiego. Przywróciła sobie siebie. Oto ty, Sylwia. Mhm.
Czy jest coś, co ciało subtelne chciałoby powiedzieć do ciała fizycznego? Że jest mu niewyobrażalnie dobrze No. w sobie Tak to jest i w być sobą. ciele, i w ciele. Wspaniale. Więc gotowa na to, żeby się przez to życie przeprowadzić. Ma swoją intuicję, ma swoją mądrość, ma wszystkie narzędzia do tego, żeby być szczęśliwa, spełniona. Cudownie. Sylwia, jak się czujesz? Wspaniale, tak jakby mi druga połowa ciała zaczęła pracować. Ta odtąd, dotąd. A nogi Tak jakbym też miała pracują? kiedyś. Tak, ale nogi pracowały, ale teraz Aha. mam odtąd, dotąd. Aha. Tak jakbym Cudownie. była. A no tak, bo rzeczywiście na planie subtelnym widziałyśmy, jakbyś była nie w pełni w swoim ciele. No to już jesteś, tak? Ewelinko, potwierdzasz? I jak się część subtelna czuje w swoim ciele fizycznym? Bosko, Bosko. Tak jest. czysto. Bardzo dobrze. To co, dziewczynki? Możemy kończyć z tą sesją, bo dla ciebie, Sylwia, to wszystko się jeszcze zaczyna, cała przygoda ze sobą. W takim razie rozłączacie się, dziewczyny, ze wszystkimi, ze wszystkimi. Każda z was zostaje w sobie, przy sobie, dla siebie i uruchamiacie sobie wszystkie swoje przepływy energetyczne. Czujecie swoją mądrość, swoją cudowną emocjonalność, która też jest cudowną intuicją waszą, waszym wewnętrznym kompasem. Czujecie to, co nazywamy energią seksualną, czyli waszą witalność, kreatywność, waszą energię zdrowia. I to wszystko to wy. I czujecie, jak jesteście jednością ze sobą i w sobie. I te energie płyną swoim własnym, naturalnym nurtem. Być może kolorem, zapachem, smakiem, melodią. I każdej z was jest ze sobą samą absolutnie cudownie. Na jeden podnosicie sobie jeszcze swoje częstotliwości, czujecie swoją wewnętrzną radość, miłość, szczęście, szacunek, akceptację, zrozumienie, samoświadomość, czułość dla siebie, opiekuńczość. Każda z was czuje się ze sobą absolutnie bezpiecznie. Jesteście w najlepszych rękach, w swoich własnych. I czujecie też swoją niesamowitą moc, kreatywność i sprawczość. A na dwa, już wasze ciała fizyczne odczuwają to wszystko w każdej komórce, nawet najmniejszym zakamarku waszego ciała, jest już ta świadomość, kim jesteście. Jakie jesteście wspaniałe, cudowne. I ta energia wasza własna uzdrawia wasze ciała, wasze umysły. I czujecie się w swoich ciałach absolutnie cudownie. Zdrowe, piękne, młode, mądre, atrakcyjne, gorące, energiczne. I wasze ciała się wybudzają z bardzo przyjemnego letargu. Wracają doenergetyzowane do tego życia, żeby je tworzyć. I na trzy wracacie i możecie otworzyć oczy. I jak zawsze, Ewelinko, od ciebie zacznę. Jak się czujesz? Dobrze, dziękuję. Super. Sylwio, możesz sobie leżeć, tylko powiedz nam teraz ty, jak było. Wspaniale. Ja się po prostu tak czuję, jakbym się wczoraj, jakbym się urodziła przed chwilą. Cudownie. Coś wspaniałego. Brawo, Naprawdę. brawo, Sylwia. Przyszłaś po siebie, pozałatwiałaś te sprawy, które były do załatwienia. I do przodu, dziewczyno. Dziękuję bardzo. Tak jakoś się czuję, jak tutaj lekko, tu tak mi ciepło, tak jakby dziwne takie przy wybudzeniu, tak jakby ktoś oblał mnie wodą. Nie wiem, tylko tak jakoś odtąd tak do nóg poszło, ale... I masz te narzędzia w sobie i potrafisz ze sobą pracować. Korzystaj, wiesz. Bo trzeba się update'ować właśnie. Trzeba sprawdzać, czy to jest jeszcze aktualne w ogóle. Już tam to nie jest aktualne, Już tam to nowe. nie jest, ale wiesz, na bieżąco. No, w życiu dzieją się różne rzeczy, ale czy
to przekonanie jeszcze jest aktualne, że tak rzeczywiście jest, nie? Ja nie wiem, co powiedzieć. Bardzo dziękuję, ale naprawdę, ja mam wrażenie, że Sobie. zaczęłam cię nowe życie przed sekundą, Cudownie. dosłownie. Cudownie, ale to sobie podziękuj, bo to przeszłaś, przeszłaś po siebie, wychodzisz ze sobą. To tylko świadczy o tym, o twojej skuteczności, o twojej miłości do siebie, o tego, jak bardzo chcesz siebie doświadczyć. Cudownie. Brawo. No to powiedz nam, czy zgodziłabyś się opublikować tę sesję, czy zostaje prywatna, w zgodzie ze sobą. Ja bym oczywiście bardzo chętnie ją opublikowała, ale to ty masz to poczucie. Tak, a możecie mnie wypikselować, bo No, jestem nieumalowana. wypikselujemy cię, no, zrobimy to dla ciebie oczywiście, kochana, ale cudowna byłaś i gratulujemy ci tego z całego serca. Dziękuję. Super. Obowiązki, proszę. Ja dziękuję za pomoc, za Dzięki. wszystko i za. To była przyjemność. To właśnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.